malarza, który się nazywa Marc Chagall, tak wyglądał ten artysta. To był człowiek, który urodził się w małym miasteczku, żydowskim miasteczku w Rosji. Miasteczko się nazywało Witebsk. Takie malutkie miasteczko, dużo mniejsze niż Kraków. Wyobraźcie sobie takie małe miasteczko, w którym żyje sobie rodzina, bardzo uboga, ale kochająca rodzina. Mają 8 dzieci. Urodził się bardzo malutki, niezdrowy, wszyscy myśleli, że nie dożyje, ale na szczęście rodzice swoją miłością tak się o niego zaopiekowali, że przeżył. Mało tego, wyrósł na jednego z największych malarzy, dzięki właśnie wsparciu rodziców. Tak jak mówiłam, rodzice jego byli bardzo biedni. Tata zajmował się sprzedawcą ryb, był sprzedawcą ryb, to sobie zapamiętajcie. I kiedy odkryli talent swojego syna Marka, stwierdzili, że trzeba go wysłać do szkoły. On poszedł do szkoły i to w dodatku do szkoły o profilu plastycznym. Dorastał, zaczął podróżować. I teraz co w ogóle stało się w jego życiu, że zaczął malować takie obrazy religijne. To wam teraz pokażę na przykładzie obrazu. Pokażę wam pierwszy obraz Marca Chagalla, jeden z najbardziej znanych, który nawiązuje właśnie do jego życia, do jego dzieciństwa. Ale wy mi opowiecie o tym obrazie, dobrze? Ja bym nie chciała opowiadać za dużo, chciałabym, żebyście wy mi opowiedzieli. Koza? I to będzie koza. I mamy zielonego człowieka. Co jeszcze na tym obrazie mamy? Drzewo. Co jeszcze? Człowiek, który ma kozę. Człowiek z kosą, a to? Jakaś pani do góry nogami. No właśnie, a z tyłu jeszcze co mamy? Domy. No to teraz wam podpowiem, że te domy to są te same domy, które właśnie malarz Marc Chagall pamięta ze swojego dzieciństwa, z Witebska. I teraz, słuchajcie, obrazy można czytać. Podobnie jak się czyta tekst, tak samo można czytać obrazy. Oprócz tego, co widzimy, można troszkę, my tu mówimy, zinterpretować też jakby znaczenie tego obrazu. I teraz mam dla was zadanie, żebyście właśnie zinterpretowali, czyli odczytali ten obraz. Jak myślicie, kto może być, kim może być ten człowiek z zieloną twarzą? Bardzo dobrze. No, to było bardzo trudne i podchwytliwe pytanie. Tak, to jest sam malarz. Wiecie dlaczego? Tytuł obrazu to jest Ja i moje miasteczko. Jak myślicie, dlaczego ma zieloną twarz? Jakby sobie pomalował sam twarz, żeby się wyróżnić. Tak, chciał się wyróżnić, tak? Bardzo mi się podoba ta interpretacja, czyli chcę troszkę pokazać to, że on jest inny niż wszyscy, prawda? Że w jakiś sposób się wyróżnił. I tu bardzo ładnie Karolinka wymyśliła, bo tak jak wam powiedziałam, to nie było normalne, żeby pójść do szkoły plastycznej w jego miasteczku, więc on w jakiś sposób został wyróżniony, prawda? Obrazem Chagalla to jest tak, ale bardzo rzadko nam podpowiadał, jak my te obrazy mamy czytać. Więc to, jak wy je tutaj interpretujecie, bardzo mi się podoba i myślę, że sam Marc Chagall byłby zachwycony tym, w jaki sposób czytacie te obrazy. Słuchajcie, czy ten obraz jest wesoły, czy smutny? Smutny. A dlaczego? Dlatego, że jest taki obmurny, a ten pan jest w takich kolorach smutnych. Ta tęsknota za jego domem, za jego miasteczkiem cały czas pozostaje w jego pamięci, prawda? I powraca. Jak myślicie, jaki to może być tytuł? Ślub! Albo inaczej? Ślub, a po ślubie co jest? Wesele. Wesele, i tak jest tytuł właśnie. Wesele, czyli co? Mamy wesele na górze! Panią młodą, mamy młodego, mamy koguta, kogut w tradycji żydowskiej, czyli w tej kulturze, z której wywodzi się Marc Chagall, oznacza nowe życie. I to jest właśnie też cały urok obrazów Marca Chagalla, że on uwielbia te same elementy, co chwilę powtarzać w różnych obrazach i nawiązywać jednym obrazem do drugiego. Czyli jak tu mówiłam, że jest kogut, prawda, na którym ja... To tam też jest kogut. To tu mamy malutkiego kogucika, ale to jest zasygnalizowane. Jest kółka, a ryba, jak myślicie, do czego może nawiązywać? Wcześniej mówiłam wam o życiu, że się urodził w rodzinie. Tata czym się zajmował? Rybami! Sprzedawał ryby. I właśnie niektórzy uważają, że właśnie dlatego tutaj Marc Chagall umieścił tą rybę, żeby nawiązać do swojego taty i tak pokazać, że tata jego też jakby uczestniczy w tym całym ślubie, prawda? I teraz patrzcie się. Marc Chagall, który pochodzi z małego miasteczka, nagle mieszka w bardzo dużym mieście. I myślicie, czy on jest szczęśliwy tutaj, że mamy? Powiedz, że to jest nasz artysta. Jest bardzo szczęśliwy. Myślicie, że jest szczęśliwy w tym dużym mieście? Popatrzcie się, ma taką trochę przyszarzoną buzię, prawda, granatową wręcz można powiedzieć. Ma dwie buzie. Ale ma dwie buzie. Tą smutną buzią patrzy w dal, tak naprawdę cofa się w czasie i patrzy na swoje stare miasteczko Witebsk, z którego pochodzi. A tym spojrzeniem patrzy w przyszłość, patrzy tutaj właśnie już na miasto Paryż. Popatrzcie się, jak te kolory wyglądają, w rzeczywistości jeszcze ładniej, jeszcze są intensywniejsze. Ile tutaj jest, tu jest cała tęcza kolorów, prawda? Tu nie ma jednej gamy kolorystycznej, tak jak jest tutaj, chociaż też jest. Słuchajcie, ja bym chciała, żebyście się dzisiaj pobawili w takiego malarza Marca Chagalla i sami namalowali swój obraz. Co wy na to? Chcecie namalować obraz? Bardzo się cieszę. Czyli coś takiego. Każdy dostanie po połówce obrazu. Z tego obrazu zostają wycięte też inne elementy. A to dlatego, że chciałabym, żebyście to wy teraz wymyślili resztę. Nie chodzi o to, żeby namalować to samo, tylko żeby namalować wasze sny, wasze wspomnienia i jakieś